dało się dostać bana. A teraz nagle wszyscy ban dostają. Chyba się z kapetą sprzątasz? Tak, bo nie mam. Jak to jest, że na przykład taki Stu dalej może tworzyć treść na YouTube'a, nie zdejmują jego kanału, tylko ma po prostu demonetyzację, a Nitro jest zablokowany, tak samo jak Grafonix. Dla mnie to nie ma sensu zupełnie. Cześć. Ej, wczoraj się bałem, że mi tak będzie gardło bolało, bo na końcu już tak bolało gardło. Mówię tak, no nie, to samo ostatnio, bo jak miałem anginę, mówię, kaszana. Godziny trzeba wyrabiać, chciałem spać, wziąłem leki i mówię, może jakoś to będzie. I teraz tak się obudziłem z taką, nie jak tak gorzko mi w gardle, wiesz co, gdy gorzko jest. Będzie z mrozkiem, napisałem do wszystkich napisałem z rana i mówię tak, chodź duo, proszę, proszę, nikogo nie ma, wszyscy śpią. I teraz wczoraj zacząłem z dawną pracy, no ja już nie wytrzymuję przed komputerem, oglądam jakiegoś nerda od lat co robić. No zajebiście, high life. Pana zajebisty pomysł, szyku, bo szklana to ludzie jechał na wakacje, nie? I takie zajebista końcówka odcinka może być. Tak, słuchajcie, wymyśliłem to, jak się myłem teraz. On tam mówi, że no niestety redakcja musi jechać na urlop, to bardzo stresujące, coś tam, z dwa tygodnie go nie będzie. Ale że jest jeden gagatek, który śledzi wszystko od początku. I wiesz, tam jakieś przebitki moich zdjęć i tak dalej, tych frajerów. Jest tak, oddajemy was dobre ręce. I na końcu wszyscy myślą, że chodzi o mnie i potem jest tak, jeb, że Arkwell. To śmieszne mi się wydaje, czy nie? A, dobra, jak ludzie umierają na Giewoncie? To jakby jak jest unlucky pogoda, to wtedy może strzelić piorun, nie? To zgaduję. A myślisz, że ktoś z wycieńczenia na przykład mógł umrzeć? Trochę jak na Mount Everestie. Chodź. Nie wiem. Ja się wkończę jako streamer, bo nie dam rady streamować LOLa. Więc albo IRL, albo się forsuję, albo mój jestem dumet. Jak moje konto. Musielibyście widzowie być w mojej skórze, żebyście zrozumieli moje uczucia. Pewnie dla wszystkich z was to beka ze mnie. Pewnie tak jest. Pracowałem na wykończeniu sceny na budowie. Myślicie, że budowa mnie tak wykończyła jak ta gra? Absolutnie nie. A nie pracował chyba. Byłem zmęczony, może nawet miałem trochę lepszą kondycję, trochę siły złapałem i tyle. Hej, kochany, Rowaś powiedział, że nie wspiera LGBT+. Ja... ale... aha. Z komentarzy nie wspiera LGBT? Dzisiaj rano wstałem i mi tak stał bez kitu, ale mówię tak, nie, nie dojdź do awarii reaktora jądrowego dzisiaj, nie? I wstałem, wytrzymałem i jestem tutaj, nie? Reaktor jądrowy jest cały. Jak gadam właśnie jakoś średnio, k***a. Tak, będę specjalnie budził Oliwię, żeby... tak, serio, jak coś, tak zrobiłem. Myślałem o cateringu? No miałem, ja miałem parę cateringów, każdy catering to są trociny. Dieta pudełkowa dla fanatyków. Co do drugiego? Nice try. Wiego zestrolował, ty. Demon z banem? Kurwa. Czemu to ci dałeś ban nagle? Faktycznie demon z banem. Jak oni to zrobili? No mi się wydaje, że to perm będzie chyba. Zacno, k***a, za to co gada na tym streamie wtedy. Nie wiem, dziwne. Bo dosłownie mówię wam, przez 3-4 miesiące nie było totalnie żadnych banów, nic się nie dało. Nie dało się dostać bana. A teraz nagle wszyscy ban dostają. No Patiro dostał perma, chyba, teraz demon dostał bana. Ale za demonzy to i tak pójdzie community pewnie na kika. Kik naprawdę dobrze stoi, człowieku. Wczoraj było coś takiego, że tam o 22 był tak. Meduza, Nitro odpalony, człowieku. Azdus, ja, Szymol był jeszcze Tazy, Paris. I mo, kik spokojnie. Ale za miesiąc będzie tam pusto? Nie, myślę, że nie. Mi się wydaje, że przedłużą kontrakty. Gdzie info, że perma knura, nie po prostu ban? No może na 3 dni dostał bana Patiro, tak samo jak Taz, bo Tazy, ej, Tazy wczoraj serio dostał faktycznie bana za to, że... czekaj, Birtek to chyba wstawiał. Nie, Lindę. Ja myślałem, że Meduza troluje z tym, nie? Pomoc w unikaniu zawieszenia konta. Więc faktycznie, serio dostał bana za udział Volta w transmisji, co jest jakieś... no totalnie losowe, nie wiem jak się stało. Siła banie z permanenty za ostatnią imprezę, pierwsza raz zdaniem każdego, była stwierdzona patologia, z tego stycznia żałuję, że miała miejsce. Tak, coś nigdy więcej się powtórzy, coś się pogubi, nie wiem, co się z tym dzieje. Nie odczuwam zbyt przyjemności, nad jedzeniem mi go smakuje, nie ma apetytu. Wpływam się na świecę cokolwiek, wróciłem teraz do myśli Boże, jak kilka dni też głowę, powiem mi to... aha. Czyli Patiro Perm, na IRL-ach jest Luka. Bo tak, Medi na kiku, Fry na kiku, Azus na kiku, może wyjdziemy z domu, jest! Wydaje mi się, że ciężko założyć własną platformę streamingową, w sensie, jeszcze postać takiego na przykład jak chłopaki z Raszei, to jeszcze spoko, ale tak, że wiesz, dla wszystkich była platforma streamingowa, to ciężko imo. Kurczę, kupę mi się chce trochę. Elo, powiedz jak się gra zacznie, idę zrobić szybki zrzut. Co? Co? Chodź do siebie, Renę, ja nie mogę. No co Polacy, zwykle duo, ja DFF-a. Nie chcę się grać. Nie, się Polaków, k***a, co piszesz też na czacie, no, do mnie. Jedne sportowe talenty, k***a, co mają jedną ratio w masterze. Chłopie, to się mają wpisane po Biona Twitterze i mają w piku, mają po 500 punktów.
Nie pisz do mnie, nie pisz do mnie. Nie no, do wygrania no. No jak do wygrania? Nie, nie, nie masz szans wygrać tej gry, jak mam Brauma. Na dżungli też się gra ten bolid pod roła i pod... No wczoraj tak grałem, to wygrałem w f***er no. No ja się radzę, na trzech Polaków się nie da wygrać no, niestety no. Jakby nasz bot miał ręce i nogi, tak samo mi, to by się dało wygrać. Nie w***** Polaków no, ale... No ale co sprawdzę sam? No jak? Aha! Faktycznie, ej! Ja na przykład rozkminiałem nad tym, ja się na tym nie znam w ogóle, chciałem zapytać. Czy na przykład, jak załóżmy, że wszystkie kraje zachodu by powiedziały, że masowo deportujemy kurwa imigrantów, nie? Załóżmy taką sytuację. To teraz moje pytanie brzmi, czy jest szansa, że oni wszyscy trafią do Polski? O co jest Delordem? No Delord... Bo jest tak. Patrz, ja ci to rozrysuję człowieku na przykładzie, nie? Na wykresie, masz tak. Że jesteś sobie streamerem takim, o, uśmiechniętym, streamujesz sobie, wszystko jest w porządku. Nagle pojawiają się widzowie, 5, 6, 7. I ci widzowie tak rosną, rosną i rosną, nie? I w pewnym momencie ci widzowie stają się taką grupką, zamkniętą. A co za czarny, dobra, stają się taką zamkniętą grupką, najgłośniejszą na czacie, przynajmniej u LoL'owych streamerów tak jest, która wyznacza pewne trendy na czacie. Tu dodaje jakieś emotki, tu jakieś określenia, tak jakby decydują o tym, kto jest w porządku, kto nie. Ci widzowie albo mogą być w porządku, tak, czyli będą uśmiechnięci, będą mili, albo ci widzowie będą bardzo smutni i bardzo źli. I to od tego zależy wszystko, co się potoczy dalej, bo w pewnym momencie nadejdzie taki moment, w którym jakby się dużo widzów, że taka grupka powstanie chcąc, nie chcąc. No, nie ma szans, że to się nie stanie, musi to się stać, to po prostu w każdym community, w każdej sferze życia coś takiego się wydarzy. W momencie, w którym będzie duże skupisko osób, będzie grupa, która będzie wiodła prym. I teraz wszystko zależy od tego, czy oni będą smutni, bardzo źli i będą agresywni, czy będą mili, uśmiechnięci i tak dalej. Bo w momencie, w którym oni są źli i niemili, to trzeba ich bardzo szybko ukrócić, bo jeżeli dojdzie do tego momentu kulminacyjnego, będzie dalej pnął się w górę i będzie ta sytuacja, to im wyżej, to będzie tylko gorzej. Sus? Nie, no u mnie akurat jest w porządku, ja akurat nie narzekam. Ale kiedyś miałem ten problem, tak, kiedyś był ten problem, aktualnie jest okej. Bo jeżeli on nie zareaguje na to, no to tutaj to jest jego wina. Cała w końcu Delord ma tych widzów tutaj, niestety. Smutasów. Co Delord zrobi? No właśnie nic Delord nie zrobi, tak jak w pewnym momencie widzowie po prostu wchodzą na głowę. Jeżeli prym wiodą widzowie, którzy są, wiesz, trochę zmentalowani i nic nie zrobisz jakby w kierunku, żeby tego uniknąć, to jakby to można być sytuacji właśnie tak, jako ma Delord, tak jakby, że po prostu jest kurwa poza kontrolą wszystko. O, co jak go zabije, jak go no. Zabije, powoli. Sam się, że jest skrzydł Randorusa, dobra, ale Randorus ma D3, k***a. I Oleg jest taki, wiesz, no, i tak wiadomo, że mu nie pójdzie raczej, no. Figiełką jest. A ja jestem tryhard w chuj. Tak, idę. Po prostu to nie ja dokonywałem, tam nie ja ciągnąłem za spust, k***a, ściszyłem tylko, nie pociągnąłem za spust. Dobrze, ściszą je, Lordosa, bawię cię krzyta biednego zoofila, śniobico, blecha. Ale jak cię to spada, czy ty może, ale nie wysyłam random Bruce'owi kondonie, Adrian. Mu wysłałeś? Nic nie wysyłam nikomu. Wczoraj mi się ten na TikTok mi wyskoczyło, że George będzie robił streama z Szymonem. Świetny gościu, bo on chyba to spopularyzował ten jakiś automat we wtorek, nie? No, tego się to wzięło, no ale to nie jest tak, że na rozproszność. Tylko chodzi o cały lore chodzi. Ja nie wiem, TikToka nie mam, to ja nie wiem, o co chodzi. Panowie, ja Delorda bardzo lubię, streamów nie oglądam, bo w całym godzinach streamujemy. Moim zdaniem widzowie zachowują się nie w porządku w stosunku do niego i tyle, dlatego wiadomo, no może pozwoli za dużo, no okej, okay, ale... Gdybyś przychodził na Watch Party, to może by to się nie wydarzyło. Takie domino, może się... A nie domino, tylko epek motyla. Elo, kumpel ma 7 lat, to mój najlepszy kumpel i wiem, że miał jakieś dziewczyny, a nigdy nie ruchał, bo mówi, że się boi i nie wie, jak do tego zabrać. Jest nieśmiały i boi się teraz grać dziewczynami, po zerwaniu ostatnim, wstydzi się siebie i boi się rozmowy z pciąg przeciwną. Masz jakieś pomocne zdanie, żeby mu przetłumaczyć jakoś, że każdy w końcu chce kogoś znać, nawet tak piękny nie jest, on się dosłownie boi rozmowy. Jak mu przekazać, może ty masz... No tu... Jakiegoś psychologa czy nie? A jak mówić dziewczyny w wieku 30 lat i nigdy nie ruchać, ty? Według mnie obleśne jest omamianie 30 lat młodszych małolat na swoją kasę. Ale też trzeba pamiętać, że to w sumie to nie robi nic nielegalnego. Zresztą jak ta jego dziewczyna jest dorosła, to chyba sama podejmuje. Ale ty, ale takie maski to chyba mają właśnie, ziomki kupują takie rzeczy, nie, te fugate. Na przykład jakieś maski, jakieś stare kości, kurwa, dinozaurów czy coś. Jakieś, kurwa, wiesz, takie artefakty, nie? Czy nie? 12 nazywasz kogoś hipokrytą. 12:15 banujesz za podjudzanie do bana. 12:25 piszesz, co masz z kimś zrobić po jego wiadomości, wiedząc, że wszyscy będą pisać o banie. Hipokryzja, obłuda, dwulicowość, nieszczerość. Zapomnieć dodać dwubiegunowość. No, The Lord jest k***ny masno, nie? Gardzę mniejszą jeszcze widzę niż 10. Aha.
Dobra. A, więcej w sumie, to nieważne. Ja pierd... Dole, chodź mi tutaj utilusy, no. Ile mu HP zostało tam? Szak na topie jest, szak na mi... jednak tu. I teraz mi tu biegną, ja pi... Co ta Janna robi?! Lesza miał, nie wiedziałem! Boże święty, jak w tą grę grają k***y, naprawdę, to niemożliwe, no. No, Janna player, może dziewczyna jakaś, że jakąś kartę graficzną wyśli i... spieguje. E, ty, ja dole, nie kupiłem kula na bazie, od jeb... Mam 1000 golda w plecaku. Ja mam nadzieję, że ten bot i ty wykierujesz, nie? Niestety. Kurwa, jak dobrze strong side wygrywa. A to ty taki cicho skupiony. No bo gajasz cały czas jakieś chyba alerty, jakieś hosty z innymi widzami. Skup się, kurczę. No, bo... no jak nie mogę, no. Ale cię skierowałem. No chyba cię głowa boli. Nie, nie boli. Zobaczymy damage pocze. A co ty masz z tym damage'em? Wyznacznikiem to jest pick elo człowieku i osiągnięcie e-sportowe. No i co? Skierowany. Co? Skierowany jak suka. Ej, jeszcze drugi dzień w tej samej koszulce. No. No i co? W domu jestem. Nie śmierdzi? Nie. To jest polska koszulka Zety, chłopie. To nie może śmierdzieć. Siema, jestem Paweł, mam 20 lat i obecnie gram dla Zeta w lidze LVP. Co jest liga LVP? No, liga hiszpańska. Ale nerdów, nie? To samo mówiłem, no. Ale no, co mam tutaj napisać, że jestem po prostu? Masz zdjęcie. Ale ja myślałem, że tam nikogo nie ma, nie? Że to tak sobie stoi. I ja zrobiłem to zdjęcie tak i poszedłem dalej z kolegami z teamu. Potem wracamy tą drogę i patrzę, że tam jest miska na pieniądze, nie? I tak mi się niezręcznie zrobiło, że tak zdjęcie poszedłem. Bez kitu jest. Nie rzuciłem mu nic, no. Ja to zobaczyłem dopiero jak tam wróciliśmy godzinę później. Ja gruby medal chyba był. 18. Nie wiem, czy to, czy tego się powinienem usunąć, nie? Tego zdjęcia. A były jakieś kobitki na tej 18? Nie. To ch***o, czy nie? Nie wiem, zależy. W sensie, bo nie widzę, żeby to był problem, jak byłem też na kilku osiemnastkach, gdzie też nie było. Ja nie miałem osiemnastki. No i jeszcze obrażasz moją osiemnastkę, czy na ale jak byłem, spokój, ale jak byłem na osiemnastkach, to zawsze były kobitki, nudy, nudy bez kobitek na osiemnastkach. A też na kilku byłem, gdzie nie było żadnych, nie miałem takich najbliższych kolegów. Gdzie nawet chłopaków nie było, no nawet. Poderwałem dupę ziomka i jestem co robić, później on się na mnie rzuci i zapami i mu wpier... No to jakbyśmy byli na kilku, to bym ci powiedział, kim jesteś. A ty podrywasz jakoś kobitki? Kiedy ostatnio miałeś kontakt z kobietą, jakiś taki taki wiesz, flirciarski? No, ostatnio niezbyt. Bo teraz skończysz szkołę, tak w ogóle nie masz kontaktu z takimi rówieśnikami praktycznie, co? Teraz tylko w ostatnich dwóch miesiącach, no niezbyt, nie? No, jest talika do tej Hiszpanii lecę. No wiem jak to działa. Ale wracam na siłkę chyba w tym miesiącu. Więc, to wiem. Witam, to post z grupy aplikacji na Facebooku Jawnie Jehowi. Jeden z naszych członków zamieścił post, który opisał sytuację objawienia Ducha Świętego u pańskiego przeczenia transmisji w postaci chipsa. Jest możliwość, aby spotkać się z nim. Pochodzę z parafii świętego Imuena z Wrocławia. Pozdrawiam, liczę na kontakt. No pewnie, wbijaj. Na, to do mnie. Podzielimy się tym chipsem. O, repada. A ty byłeś w technikum, czy gdzie? Ja byłem w liceum. O kur... Jesteś technik, logistyk, tak? No, a no tak jesteś tej starej generacji, ty byłeś jeszcze w gimnazjum. No, a ty byłeś w podstawówce? Nie, nie byłem, tylko od razu w technikum zacząłem. W sensie, nie, może ty byłeś, nie byłeś w gimnazjum, tak? 8 klas wiem, no. Ty, może co dlatego jesteśmy tacy inni, po tamtej wcześniejszej rozmowy. Gimnazjum nie mieliśmy. Ty byłeś pierwszy rocznik, który nie miał gimnazjum? No. Nie trolujesz teraz, serio mówisz? Ty 0,4? No, tak, no. Tak, to myślę, że ile? 0,3. To nie. 4. Najlepszy rocznik oczywiście. No dobra, tak jesteś 0,4, to dużo wyjaśnię, myślałem, że jesteś 0,3. Właśnie z kapetą sprzątasz? Tak, ponieważ sure. Będziesz nie niemożliwy, no, ty jesteś niemożliwy. O, jak to wygląda, to masz 30 lat, już masz skarpetki i toniku do twarzy, bo patrzysz, że ja mebi. Ja, tak a propos tej sytuacji, to ja wam powiem, że u mnie zawsze było tak, że za szmatkę służyło jakieś odzienie, które po prostu już było nieużywane totalnie. Typu nie, na przykład stary, moja koszulka, jak miałem na przykład 3 lata, to była wtedy szmatka. Jakaś taka... Na czarną godzinę. Gdyby, nie wiem, jak gdyby na przykład nie było ręczników papierowych. W dobie ręczników papierowych? Nie, kiedy się przydawała, teraz nie podaję sobie myśleć. Ale zawsze wisiała w razie czego ta szmatka, ale do czego ona była, k***a? Mam mega śmieszny tweet do pokazania po grze. Niemiecki wiceminister zdrowia Karl Wojtył skomentował wprowadzenie podatku cyfrowego w Polsce. To karygodne działanie zaleckiego rządu Polski. Ogranicza się w ten sposób wolność wyboru obywateli i żeruje się na ich pieniądze. Podczas gdy to działanie nie ma nic wspólnego ze zdrowiem Polaków. Stanowczo odrzucam ideę, prezydent coś takiego w Niemczech. Robi to dla wolności naszych obywateli. I patrzcie na komentarze. Widać po gębie, po ryju i to świńskim. A gdzie był, jak Niemcy niszczyli nasze cukrownie? Sam niech nie żre cukru. Jest idealnym przykładem, co cukier robi. Dla jakiegoś kalectwa doprowadzi od Polski, prawda, prestu z tymi łapami. Po tobie widać, bambaryło, że lubisz cukier. Niedługo pękniesz jak balon tego cukru. Nie twoja sprawa, won wieprzu. Nie śmiej się z papieża, się śmieję z tych ludzi.
Nie widzieli jak papież wygląda nawet. Tak było. Jak ktoś mi wytłumaczy, co znaczy fajno Polacy? Bo spotykałem się z tym określeniem coraz częściej na Twitterze i nie bardzo wiem, co znaczy. Nie wiem. No ja wiem, ty to wiem, że nie już wiedział akurat. Mówi jakieś kurno z TikToka. Fakturę pan wystawia? To plus 2, to oczywiście. Chciałbym numer telefonu do pana. Numer telefonu, tak? Już panu podaję. No, ten bantu jest najmniejszy problem, no. Bantu jest najmniejszy problem. Też wiadomo, to nie jest fajne. Ale to jest najmniejszy problem, nie? Z tym banem. Najgorzej to jest z głową. Dwa screenshoty zrobiłem. To był mój cel. I wam pokazuję. Co się dzieje, ty? Bo właśnie, takie wiadomości. Cześć, Patiro. Wiem, że przychodzi teraz ciężki okres. Chciałbym przekazać kilka słów od serca. Dzięki twojej ciemności. Po to stream robiłem. Wszystkich moich problemach. Już nie powiedziałem na twarzy. Śmiałem się, aż mi łzy leciałem. Masz ten dar, żeby rozśmiać ludzi i tworzyć super content. Po to właśnie streamowałem. Naprawdę jesteś liderem człowiekiem i sobie mówi, że nie. Zawsze po to streamowałem. Okaże się, że twoje błędy większe mi niż, ale musisz z nich wyciągnąć wnioski. Trzymam kciuki za ciebie, żeś wrócił zdrowia i zobaczysz to uciekło, tak. Z sercem z tobą. Co wy piszecie, kurwa? Nawet jak sobie włączam jakiś filmik na YouTube, to nie czuję tego samego. Nie wiem, nie czuję po prostu. Nie czuję nic. Nie czuję nic. Use of drugs! Uee! To do odwołania jest na spokojnie! Wszystko wygląda? O, siema Rafał, no jak mogę u ciebie Rafał pracować na tych paletach całych? Ile tam dają? Będzie z 5 koła chociaż? Za kreatywne, to do odwołania jest! Examples of violative conduct include, but are not limited to showing your viewers a bag of meth, injecting yourself with heroin and getting high, selling cocaine to other people. No nie, co przykłada, tak by nie chodzi o... Tak by, no. Coś mi się w głowie zmieniło. Pojebane ty! Przez ten... Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego. Ostatni miesiąc taki był właśnie. A to przykład jakbym był w Holandii, to mógłby to przypi***ć, nie? No tak, dzisiaj wieczorem się odwołam. Jest, Patiro. Ciao. On dalej jest poobijany po tej walce? Fajny ma pokój w tym myśli. Dupcie ma fajną. Śmieć pornograficzny, zboczony gruba. Z tą mój sorry. Dupi psa? Co ty to jest? To jest dobre, nie? Nie wiem, chyba się nie powinien z tego śmiać, ale mnie tak rozpi***. A, dobra. Jak? Stałem przed chwilą oszukana na 120 tysięcy, podobno przez komendanta stołecznej policji. Nie, no dobra, nie, przepraszam, no nie mogę, k***a. Nie mogę tego razie patrzeć, jak ona płacze, że została oszukana. A, dobra, k***a, no dalej. Bo się bałam, że mnie, że mi coś zrobią, że trafię do więzienia. Ja p***e. Pan, no nie, pierwsze co się dzieje, ja jak jestem w takiej sytuacji, pierwsze co robię, to stary, dzwonię do banku z poziomu aplikacji. Pierwsze co robię, to dzwonię do banku z poziomu aplikacji. Nie ma szans, że ja dokonuję stary przelewu 150 tysięcy. Nie wiem, czym ona się zajmuje, ale jak jestem takim zwykłym, szarym człowiekiem, k***a, bez weryfikacji jakiejś w banku. Przecież w ogóle, przelewając taki przelew, do ciebie nie dzwoni w ogóle bank? Ja na pewno wiem, że jak robiłem przelew w bank, przelew jak byłem notariusza, dosłownie puściłem przelew, minęła, nie, minuta, dwie i dzwoni do mnie bank i się pyta wszystko. Ale... I nie przeszło przez myśl jakby, że to wszystko jest dostępne publicznie, więc jakby ja też mogę to zrobić. No nie wiem, no ja nie mam pojęcia. Niedawno ta sama pani sama nagrywała filmiki, żeby ludzie uważali na podejrzane telefony. Uważajcie na dziwne telefony. Halo, z kim rozmawiam? No z kim rozmawiasz? Ja to nie wiem, jak można... Po pierwsze tak, bajerować małolaty jako sławna osoba i wiesz, ja nie mówię kurwa w swoim kalibrze, tu na przykład jakiś kaliber doktora Disrespecta. Kurwa, przecież ty masz kopitek na pęczki. Kurwa, czemu akurat małolaty? Ale jeszcze żeby tego było mało, to bajerujesz małolaty w DM-ach na Twitchu? Nie wiem, to mi jak, to znaczy na pewno to jest potwierdzone, tak jakby, ale to trzeba być kurwa tak głupim. Masz żonę i dziecko, no ta. Nie popieram, nie polecam i nie wyznaję. Ale kurwa, wiesz, to jest tak jakbyś chciał opierdalać a trawkę normalnie w Twitch DM-ach. Na takiej zasadzie chyba, czy nie? Bo gdzieś indziej jest anonimowy, więc żeby korzystać ze swojej sławy, to musi przejść z oficjalnego konta. No to czemu tutaj napisze tak? Chodźmy na snapa, k***a! Chodźmy na snapa! Pisał kolejnego tweeta, w którym dał znać, że ma związane ręce z powodu zobowiązań prawnych. Ja wiem, że tutaj na snapie te wiadomości są w bazie. Wiesz, na przykład jak ty wyślesz komuś fiuta, a na przykład dla Saszka tutaj wyślę cycuszki, to to nie jest tak, że to zdjęcie k***a znika i jego już nigdy nie ma. To zdjęcie jest pewnie gdzieś tam na serwerach dalej tkwi, nie? Bo sam YouTube postanowił ukarać doktora Disrespecta, demonetyzując mu cały kanał. Jednej rzeczy nie ogarniam. Bo można dużo nitrowi zarzucać, nie? Trochę go teraz, ten, może obronię, ale
Jak to jest, że na przykład taki Stu dalej może tworzyć treść na YouTube'a, nie zdejmują jego kanału, tylko ma po prostu demonetyzację, tak samo Dr. Disrespect, a Nitro jest zablokowany, tak samo jak Grafonix. Dla mnie to nie ma sensu zupełnie. Czy nie? A Magical na przykład może dalej chyba robić treści. Bo gdy na przykład Nitro miał demonetyzację filmów, ale mógł się pojawić, tak samo Grafonix, to... Bo tak jakby to jest gorsza kara, czy nie? To co oni mają, Nitro i Rafon mają gorszą karę niż pedofile. Tak na dobrą sprawę. Masz swoje zdanie? Przecież to jest moje zdanie. Boże, no. Ja spytam, jak pytam, czy nie, to jest tak jakby ja zachęcam was do dyskusji. Zabił niewinne zwierzę. To całą tę historię jest wrapową tym, że miał wtedy czarnoskórą dziewczynę, a jego świnia też była czarna, więc w sumie to miał dwie świnie w domu. Miałem wtedy dziewczynę afroamerykankę, tak mogę nazwać, tak? Czarną. No i Olcia z nami mieszkała. Olcia była też czarna. Że miałem dwie czarne świnie. Nieźle było. Co, z nimi spałem? Z dwoma czarnymi. Grubo, co? Nie wierzę, że on takie coś powiedział. Prawda, to jest koronny przykład tego, że dopóki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, że się jest debil. A to nie jest tak, że na przykład niektórzy ludzie mówią tak na określenie kobiety, świnia? Tak w tych mówili, w takiej tej bajce, co jest rysowana, co jest Spaceon. Tam mówią świnia chyba na kobitkę. Nienawidzę takich szpul. No jeszcze gorzej, jak są brzydkie, albo grube, nie? No sorry, może się wkupią. Grube, brzydkie i roszczeniowe, to nie dla mnie. Ale gruba to od jakiej wagi się zaczyna? No... To był Nitro? Sorry, może się wkupią. Grube, brzydkie i roszczeniowe, to nie dla mnie. Ale gruba to od jakiej wagi się... zaczyna. No, 60 kilo to już jest gruba. Widzimy tam Karolinę w łóżku dziecięcym przebraną za dziecko, a kocik jej wpycha do buzi smoczek. Znów się na pewno zeszczałaś, pokaż. Ja pierdzielę, chyba nie tylko się zeszczałaś. Dla mnie znowu, tak, jak się odbywanie jakiejś sceny, która jest dziwna i to, że gość w ogóle ma akcesoria dziecięce nie mając dziecka jest dosyć dziwne, ale tak jakby na TikToku pewnie wszyscy widzieliśmy dziwniejsze rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje. To, co stworzył kamerzysta i Kruszwil, do dziś zostawia masę gówna w necie. Megakot, olejnik, dredziasty, kubańczyk, hater, te wszystkie ćwierć inteligentne laski z bachorami. Chyba kubańczyk najbardziej na prostą wyszedł z tego wszystkiego. Ale to, człowieku, to... Jeszcze jeden chyba był taki ziomek. Ten... teraz już fejmów nie oglądam, ale był taki kretynem. Nie dało się go oglądać po prostu. Ja pierdził z tym megakotem. Ja sam uważałem się za takiego z nutą perwersji. Ale ten człowiek wlatuje z mojej skali zboczenia. Jest tak obleśny, że owoce wokół niego zaczynają szybciej gnić. Widzisz, i dobrze, że nagłaśnia sprawę tego pedofila. Chwila, moment, bo tutaj chyba to się nie dogadali, ty. Dobrze, że nagłaśnia sprawę tego pedofila. Tylkoż to nagłosiło to już z 5 osób, ale nikt z takimi zasięgami. Ktoś powinien się za tego typa zabrać. W jego uczniczy, bo tu niektórzy mówią o doktor o tym doktorze disrespekcie, a tu niektórzy o tym megakocie. No właśnie, patrz! Na przykład kto? Mi taki pierwszy filmik o kocie sam się wyświetlił, mimo że nie obserwowałem tego kanału, tak więc to, że Kono o tym mówi, daje mając dużą widownię, nie znaczy, że te filmy o kocie z niszy kanałów nie dotrą do ludzi. Jaka afera. Bang! 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 Pow!